Witam Was w kolejnym odcinku cyklu I Ty Możesz Zostać Współczesnym Artystą. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sztuce abstrakcyjnej. Wielu z Was zapewne na słowo abstrakcja reaguje no właśnie tak. Czyli co to za sztuka, w ogóle nie rozumiem takiej sztuki. Sztuka, to taka sztuka jest do dupy, każde dziecko potrafi wziąć linijkę i odrysować dwa kwadraty na krzyż i to ma być sztuka, bez sensu taka sztuka, do dupy, wyrzuci ją z muzeów i tak dalej, i tak dalej. Jednak nie będę w tym odcinku starał się Was przekonać do takiej sztuki abstrakcyjnej, broń Boże, ale chciałem Wam tylko uświadomić, że sztuka abstrakcyjna otacza nas z każdej strony. Ona istnieje nie tylko w obrazach, które możemy oglądać w muzeach, tak jak na przykład sztukę Pietra Mondriana, czy sztukę Malewicza, którzy malowali właśnie proste formy geometryczne, ale sztuka abstrakcyjna otacza nas z każdej strony, istnieje w designie na przykład t-shirtów, jak również na przykład szczerek do mycia naczyń. Trochę brudna ta ścierka, ale nic. Mam drugą jeszcze. I popatrzcie, czy nie jest to piękna kompozycja abstrakcyjna? Dzisiaj właśnie namaluję obraz abstrakcyjny, nawiązujący do twórczości Pieta Mondriana. Piet Mondrian był Holendrem, który na początku swojej twórczości malował takie oto piękne wiatraczki, jak to Holender, bo coś innego mógł malować w Holandii, jak nie wiatraki. O, tutaj kolejne wiatraki już był pod wpływem fowistów, czyli używał takich bardzo ostrych kolorów. Ale stopniowo ta forma, którą stawała się bardziej syntetyczna, tutaj właśnie widzimy jabłoń przez niego namalowaną, a tutaj kolejną jabłoń. Już ta jabłoń, jak widać, zmierza ku sztuce abstrakcyjnej, do sztuki, właśnie do syntezy, totalnej syntezy formy. Tutaj kolejne jego prace, już bardziej syntetyczne, już bardziej abstrakcyjne, ale to już to jeszcze nie jest szczyt jego osiągnięć, bo szczytem jego osiągnięć jest neoplastycyzm, który kierunek w sztuce, który opiera się właśnie na bardzo prostych formach, takich jak te, na przykład kwadraty i proste kąty. Jeszcze pokażę Wam, Piet Mondrian doszedł do totalnej syntezy zarówno koloru, jak i formy w tych pracach właśnie. I tak to u niego wyglądało. Więc ja dzisiaj też namaluję obraz inspirowany twórczością właśnie abstrakcji geometrycznej, bo jak wiadomo, abstrakcja, ja to dzielę abstrakcję na właśnie abstrakcje geometryczne, czyli utworzone właśnie z takich trójkątów, prostokątów, owali itd. brył geometrycznych. Oraz na abstrakcję taką, można by to nazwać abstrakcją organiczną, czyli taką, jak malował na przykład Jackson Pollock, takie wywalanie
bebechów, czyli takie chlapanie i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie mniej więcej, o co mi chodzi, mam nadzieję. No, ale ja dzisiaj zajmę się tą abstrakcją geometryczną, więc linijka w ruch. Ale tak wpadłem na pomysł, że będzie to po prostu kompozycja zbudowana w większości z trójkątów. Więc mam tutaj przygotowany taki oto podkład i na tym podkładzie teraz sobie naszkicuję moją abstrakcję, na którą potem będę nakładał kolory. Więc do zobaczenia za chwilę. Mój szkic z trójkątami jest gotowy, tak właśnie wygląda, tak się prezentuje. I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wziąć pędzel do ręki i malować. Do zobaczenia wkrótce. Moja abstrakcja geometryczna złożona z trójkątów jest już gotowa, tak się prezentuje. Pokażę wam bliżej. Tak. Zapraszam was do kolejnych fascynujących odcinków z cyklu I Ty Możesz Zostać Współczesnym Artystą. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam was do tego, żebyście się nie bali sztuki abstrakcyjnej, która otacza nas, tak jak mówiłem na początku tego filmu, ze wszystkich prawie stron. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Michał Ogiński.